Dobra, jak się zapisuję w tej grze na przyszłość? Spartiatik! Live! Reklama! Siema widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na leba. A ja już pokazuję co jak. Egitka, odejdź na chwilę. Najlepiej tak, wejdźcie sobie któryś link w opisie. Najlepiej w pierwszy, tam was przeniesie. Nie wiem czy słychać Egidę, bo dyszy mi w mikrofon. Ale to nie przejmujcie się. Wejdźcie w pierwszy link w opisie, przeniesie was na stronkę. Ponieważ kody usuwają Zeneby, Spartiatik 3 już nie będzie aktywny za tydzień całkowicie. Także niektórym widzom może jeszcze działa, jak pierwszy raz by używali, ale dla większości raczej już nie działa. Także wejdźcie przez link, wtedy mnie wspomożecie. A ja już wszystko pokazuję co i jak. Także pyk, jesteśmy na Zenebie i teraz tak, wejdź sobie, wpisz LOL, Enter, masz rzeczy do League Legend, możesz sobie zerknąć, ale najlepsze na Zenebie, tak, gry, Steam gry, tu możesz sobie gierki oglądać, tak jak mówiłem, wszystko co jak, ale mówiłem też, że będą te promocje co jakiś czas i teraz macie 10% taniej gierki, ale tylko te, co są tutaj, nie działa to na wszystkie, także jakbyście próbowali ten kod wpisać i byście dodali tylko szyka gierkę inną niż z tych tutaj do wyboru, to wam nie zadziała, ale o, to widzowie proponowali, może by zrobić Dequary Horror, może, na pewno na tej grze zadziała. A ile kosztuje na Steamie? Ok, czyli mam tą gierkę, kosztuje 270 zł i to jest jakiś deluxe, no ale to klasyczną wersję patrzymy, to jest ta, tak, chyba tak, Dequary, tu masz taki obrazek Horror, bardzo dobre, ma opinie. 270 zł na Zenebie 144, ale to nie wszystko. Dodajesz sobie do koszyka i teraz kodzik Summer, pyk, 10% taniej, 14,39. Także GigaChat, jeszcze przez tydzień jakoś będzie ważny ten kodzik, także możecie sobie wpisywać gierki na te, co są tam dostępne w tym, jakby w tej puli gier, w tej promocji letniej. Także jak chcecie, przeglądajcie sobie. Ta spoko giereczka i macie ją ponad 100 zł taniej niż na Steamie. 130 zł taniej. To jest git i tak. Także pamiętajcie, przez link, pierwszy link w opisie. Jak kupicie przez link, wtedy będą wiedzieli, że jesteście ode mnie. Także ja wam pokazałem Zenebę, gierki taniej. Wykupcie z linku. Ja coś dla was, wy coś dla mnie. GigaChat. Dzięki, że oglądaliście reklamkę. Oglądajcie filmik dalej. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Skip filmik, znamy go, a pieprzyć oglądam. Zamontował w samolocie nowy silnik, mówię ci, to będzie czad. Mam dobry klimacik na testowanie, nie będę sprawdzał, czy jest wszystko git. Przelecisz kolejno przez wszystkie więcej kurki trochę. I zobaczymy, czy jest ok. Nowa gramy, tak. Zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Odyn, sterowanko czaisz, działka lewa to w lewo, prawa to w prawo. A teraz najlepsze ziom. Dajesz strzałkę w dół, a ten leci do góry. Dajesz strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. A no ta, jest tak jednak. Wczoraj mówiłem, że tak nie jest, a jest tak. Tylko ja już jestem taki pro w samolotach, że tak jest. Wiecie o tym? Ej, a w ogóle to jest bez sensu ta fabuła w tej części, bo ja sobie ze starym lata. I on nagle wpada do wulkanu i dlatego jest fabuła. O co chodzi? Na przykład w innej części fabuła była lepsza, bo nie pamiętam nawet jaka, ale była lepsza. Nie? Ta gra tak oddaje, że trzeba ją przejść dwa razy. Tak. W jedynce nie było fabuły nawet? Była! Był ten typ z pistoletem i on był zły. Luj. A, bo na padzie wczoraj zacząłem. Racja, zapomniałem. Rzeczywiście to prawda. A gdzie to? Nie zaliczyło mi. Ale skam. A powinno. W dupę skam. W nowym KO jest git fabuła, nie jest związana z poprzednimi. No i git. A jest ten sam bohater, czy nowy? W sumie nie wiem, czy my gramy tym samym, co w dwójce, albo jedynce. Chyba nie. Tylko tak samo wygląda. Ale inaczej trochę. Leci powolut. A ja ustawiłem kategorię? Chyba ta. Ta, albo nie.
Tak, dobra. Ty paskules! Ładnie ci to poszło. Teraz może luchniemy sobie, co jest w wulkanie. Nigdy nie widziałem. Przeleć nad kraterem. Ty nie mów, że od nowa. Gadżet zamontował w samolocie nowy silnik. Mówię ci, to będzie czas. Mam dobry klimacik na testowanie. Gramy trzy razy tą grę, Louis. Wszystko git. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest ok. Będzie czas. Zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Sterowanko czaisz, działka lewa to kapiszy. Lewo, to lewo to lewa, kapiszy. Daje strzałkę w dół, a ten leci do góry. Daje strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. Speedrun 1%. Daje strzałkę w lewo, to leci w lewo, kapiszy? Prawo, to w prawo, kapiszy? No jak dajesz w górę, to leci w dół. Ok? Pelikan jest spizgany, no lekko ta. Elika, ale czemu? Dobra. Boom. Bim bam bom. Klasyka. Znowu wysadzili mi dom. Do góry. Czemu nie, ale co? Kurde. Prawie mi nie zaliczyło. Dobra, speedrun! Włączcie stopery! Bo będzie taki speedrun. My serio speedrun robimy dziś. Ale od teraz licz, nie od tamtego. Bo to jakby reset speedrunu był, żeby czas zresetować. Liczymy na czacie? Nie, 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 każdy liczy w pamięci. I kto doliczy do 100 pierwszy wygrywa. Co jest? Gramy w zaufanie. Pamięci! Wiesz co to pamięć? 101S. Ja już nie ufam ci, mówię, gra w zaufanie. Nie oszukuj w grach w zaufanie, bo ci nikt ufał nie będzie. Kumasz to? Kapiszy? Dałem mnie tu. Czemu ty liczysz na czacie? W pamięci. Ładnie ci to poszło. Teraz może luchniemy sobie, co jest. Dobra. W wulkanie. Bo zaraz wylecisz co? Przeleć nad kraterem. Dobra, daj mi tego Julasa. Wypieprzasz stąd. To ja tobie zerwowałeś. Nie zapiąłem pasu. Spadam. Naucz się liczyć w pamięci. Oddaj go? Nie. I przez ciebie spadł pelikan do wulkanu. Dumny jesteś z siebie? Cześć, jak się w tę grę grało? Ja? A, dobra. Ej! Oddaj SPXD. Działa SPXD? Napiszcie. Kurde, muszę czat odświeżyć. Pik. Działa? Masa zrobił. Giga Chadzior. Oznaczcie masę i napiszcie tak. SPX Lover. Giga Chad. On to zrobił. Masa wie, o co chodzi. Zrobił najlepszą przeróbkę. Dobra. Mario zrobił husarię, trzeba doceniać, ale to taka... Dobra, krótką przeróbkę zrobił najlepszą. Ok. Chyba, nie kojarzę innych. Więc jak nie ma innych, to jest top 1, tak? Czy nie? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Sznioj dał na Goliborze 5 złotych. Oddaj Julasa. Ja no. Za 5 zł to ty możesz oddać do butelki do żabki na kaucję. Co jest jeśli normalny?
puknij się w głowę czasem. Co ty prosisz? Nawet nie? O, widzisz. Mario jeszcze... Mario jeszcze dokłada. Oj, ej, no, umie w tej części pływać. Zależy kto. Zależy o kogo pytasz. Podaj cenę za Julasa. Cena wywoływawcza, żeby został mu ban 5 zł. Urban 100. Zapraszam. Zapraszam do walki. 110? No ale co 110? Kolejny co liczy na czacie? Ty. Ładnie, ładnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. Oj, no. Witaj. Dobra głośność? Za cicho. W sumie, to czy tu jesteś pierwszy raz? Ciekawe, Silver, ciekawe. Mieliśmy rozmawiać o młotku, no, znaczy się lotku. Więc z tego co pamiętam, młotek znaczy od małego lotek? Był, no tak, wypadek. A głównie znaczy się random. Straszna sprawa. Ale do rzeczy. Kolega Kangur nie ma czasu na pogawędki. Trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówmy się. Już wiem. Zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu. Dawno nie używane. Otwarcie plany to już proszę. Ale 5 zł to trzeba. To być 4 artefakty. Był nadal. Rzucone go tu do tam. Jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś, poradzisz sobie. Dla mojej pewności przejdziesz kilka testów. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. Dobra, to mu się resetuje czas bana w takim razie. Zaraz resetuje. Zostało 95? Ale co? Czego zostało 95? Czego? Musisz... Co 95? Co? Co 95 zostało? Wytłumacz! Zanim coś rozpieprzę. Ty, dobrze gram? Tu nie było na dole punktów? Sony. Dobra, mamy je. Wiesz, że jest inflacja, więc cena za głowę wzrosła razy 2. Już? Ja pierdzielę, to jaka jest ta inflacja? Nie no, nie strasz mnie aż tak. Chyba aż takiej nie ma. Możesz nie straszyć człowieka? Kurde, ty szmato. Ez? Czaj, tam na dole zbierałem? Podskocz pod pajęczynę. Wiem! Łapiesz jej automatycznie. Co dostaje za zbieranie tych zielonych? Nic, po prostu trzeba je zbierać, żeby popchnąć fabułę do przodu. Ale nic się nie dostaje. Ej, mam plan. Ej! Zielone. Ej, trzeci dzień bez song requesta jest i serio. Zaczynam nucić zielone, jak sram. Trochę się obawiam. Trzeba zrobić dzień ligi i song requesta w końcu. Ja się trochę zaczynam bać u siebie, jak wiesz. Ledwo 3 dni nie było song requesta i już psycha siada.
Kanapki, klapki, siatki na motyle. Cześć, jak to? Jak? Pierść. Jak się robi save'a? Jezu, już 7% gry? Ty, tak łatwo się robi save'a? Co mi wczoraj nikt nie powiedział? Ja myślałem, serio myślałem, że w tej grze nie ma save'u, bo w Kangurku KO 2 chyba nie było. Nie pamiętam. Użyj atak jeden, żeby go obudzić. Daj ktoś link do zielone. Wracaj z powrotem do wioski. Świetlik podąży za tobą. Chłopie, nuta zielone ma 10 milionów naturalnych wyświetleń. Na żywych ludziach nabitych. Cześć, tu miałem zejść na dół? Czy to nie jest to miejsce? Gdzie było to miejsce, co się waliło te beczki na łeb? Ja skończyłem... A, to było na tym drugim etapie! Z tymi beczkami. Na tym artefakcie ziemi chyba. Brawo! Udało się! Pokonałeś złe moce dzięki tobie i twojej odwadze. Wioska jest uratowana! Ciął się, że już to przechodziłeś, ale faza. Jak zwykle przesadzasz. Przecież to jest dopiero początek podróży. O, przepraszam. Chyba się pospieszyłem. Zatem, mój drogi, aby zdobyć pierwszy artefakt ziemi, dalej bana? Musisz odwiedzić ogrody życia. Pamiętaj o zbieraniu duszków lasu. Będą nam bardzo potrzebne. Mam bez zero? Nie będziemy mieli wystarczającej mocy, aby wykorzystać artefakty. Wystarczającą ilość uzyskasz, kiedy na ekranie zielony pasek wypełni całą przestrzeń dookoła poszukiwanego artefaktu. No widzisz, czasem potrafisz coś konkretnie powiedzieć. Ciągle muszę go pilnować. Co? Pierwsza gra, która jest robiona drugi raz? Zależy w jakim sensie. No Gothic na przykład był speedrun i był kiedyś normalnie grany. Ale nie wiem, czy można uznać. Czy kawa ma nadal bana? Chyba ta, nie wiem. To jest wróg publiczny numer jeden dla Feniksa. A ja się liczę z tym, co mówi Feniks, więc... Więc co zrobisz? Jak udob rucha Feniksa, to może zniknie ban. Co wy piszecie? No jest takie słowo. To kumacie? Ja pierdzielę. Nie no, pieprzę to. Dawaj te punkty. Tym razem nie popełnię tego błędu. Ta mapa już trzeci raz grana. Niby drugie podejście do gry, a trzeci raz ta mapa. Susi. Legenda głosi, że ja coś pajacował u Random Brusa. Co? Jak to? Czy to on? Ej! Jak to? Ty, to jest speedrun, więc wiecie jak jest. Nie ma czasu. Dobra, jeden.
Co, Draco? Co jest? Co wy chcecie od Feniksa? Ej, mam świetlika, nie muszę tam wchodzić. Po tej mapie. Niestety. Dobra, za drzewka rzut. Bu. Dobra. Szybciutko teraz na zjeżdżalnię. Walimy lotę do następnego etapu. A nie, wyścig najpierw. Bim bam bom, lecimy. Ty, jakie oro dzisiaj, nie? Nice. Już! Już jest 20% gry? To my byliśmy na końcu gry wczoraj chyba. Zapis zrobiłem teraz. Zobacz jaki speedrun, ja pierdzielę. Ej, doskoczę tam? Dolecę? Chyba nie. Tutaj spadłem. Naceluj na to. Na to, na to. Naceluj na to! Kurde. Speedrun, nie siądzie rekord świata, już sadgę. Jak się wchodziło? A! Ej, już mamy full. A tego nuba zabić? Czy z niego coś leciało? Ale dostał na łeb. Co mijaj? Co minąłem? Dobra. A to z tego nic nie leci. Jedna minuta równa 7% gry. Pomarańczowe są tylko od HP, więc nie warto. Okej. Okay.
Es. Niezłe euro. Czekaj, gdzie my teraz? A. Osiemnaście sesji. Dobra, full. Full, full, full! Oro. Ej, próbujemy... Ty, ja mam plantera. Ej! Kumasz, co ja chcę zrobić? Zadziała, czy nie? Oceń. Nie? Ta? O. Rzeczywiście, nie da się od tego odejść. Jak od tego odejść? Tak, nie da się, ja pierdzielę, oszukali mnie. Gdzie to było? Na dół? Po którym? To chyba dół był, nie? Po co chcesz odchodzić? Zrób to po prostu. Ale co? Nie, bo ja chciałem tam skoczyć po punkty, co potem się idzie. Żeby to trzeba przesuwać kamień. Ja myślałem, czy można to zrobić trikiem. Tam po lewy górny róg. Weźmiesz to? Weźmiesz to? Gdzie to? Tu? Bata. Ty, a może stąd doskoczę po ten item? Dobra, jedna próba. Jedna. No jedna to była. A ile prób widziałeś? No co ty pieprzysz? Farmazonie. No ale to była jedna próba, przysięgam. Ty, ja tu nie byłem wczoraj. Czemu mnie tu... Ja od razu do bazy wróciłem. Co za miejsce?
Ty nice, mamy 240 już. Co to w dupę było? Gucio ci ukradł pomysł i teraz też gra w kangurka? Ja on gra w najnowszego, no to nie ukradł pomysłu, tylko wiesz. Ktoś mu szepnął słówko, że wyszedł. Skrót. Czekaj, w dobrą stronę jadę? Dobrze. Ty, ale nie wiem, tam buga miałem. Gdzie ja spadłem wtedy? Gdzieś tu. Chyba tu, no. Daj. Aha, czyli tędy też dało się wyjść z tej mapy, a jak tam wyszedłem, to już chyba okej. Ej, ten kangur ma jeszcze jeden atak. Jak używasz skoku i tu rasz te mapki, które... chodzi ci o skok dupą na łeb? Co jest? 25%. Chwila. Pyk. Chodzi ci o to? No wiem, ale to gówno. Dobrze. Masz już pierwszy artefakt. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić pierwszy artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Wspaniale. Teraz wyścig. Artefakt jest już na swoim miejscu. No, no. Ten kapłan to coś tam jednak potrafi. Raz na 100 lat coś mu się uda. Twoim kolejnym celem będzie... Za pierwszym. Wzgórze. Supi z dupy, dzięki za prima. Że przecież ty się tam nie dostaniesz. Ej, dobrą grafikę ma nowy kangurek? Może... Lepszą niż ta gra? Teleportować? Aha, to nie ty. Ty musisz mieć paralotnię. A zgadnij, kto ją ma? Po raz kolejny pokazujesz, że jesteś niekompetentnym kapłanem. Skąd ten biedny... Lepszą niż remaster Crasha? Kto ją ma? Ja ci powiem. Idź do gadżeta. Full HD ma? Też jest full HD. Ja serio robię speedrun tej gry. Ja bym skończył 2 godziny. Ha! Chcesz. Za pierwszym wyścig! Za pierwszym, słuchaj, słuchaj. Będzie twoja, gdy wygrasz ze mną wirtualny wyścig. Dawaj, VR. Wyścig ma bardzo proste zasady. 3 okrążenia wygrywa najlepszy. Chwilowe przyspieszenie uzyskasz na zielonych polach. Za pierwszej na przeszkody. Na miejsca, gotowi, start! Lekki bug. Ty w dupę szmato! Lakerska. Siema, ojebałem te kolokwia z różniczek elegancko Wolfram Alpha, a na fizykę nie poszedłem eski zdane na 4XL. Dzięki. No jest. Co jest?
ty głupia szmato. Ja pierdziel. No nie! Wiecie, że za pierwszym się nie da, bo generalnie się nie da? Bo jest tak napisane w kodzie gry? No nie da się za pierwszym, bo w kodzie gry jest taki napis. Wczoraj kod gry analizowałem. Po nocach. Pierdziele, już tak dobrze szło. Jak oni zapieprzają? Widzicie, nie da się, no za pierwszym! Nie da się, to jest bug! No nie dało się! Na miejsca? Gotowi? Start! Teraz się pewnie uda, bo już kod gry odblokował. Niezły bug. Kod gry znowu mnie troluje, nice. Ja pierdzielę, a... Co za gówno? Ty szmato! Ty lakerzyno zapieprzona! Ja pierdziel. On ma perma movement speed dodatkowy. Ja nie mam. To jest różnica między mną a tym botem oszukanym.
No co za laker pieprzony! Ja pierdzielę, widzowie! Jaki laker! Ja pierdzielę! Wchodzisz w ścianki, ale laker? No tak, bo on nie wszedł. Lakerek wieprzony, no. Nie, no kot gry znowu mi zablokował bucie pierwszym. Znowu. Znowu to samo. Devowie się obsrali, nie umieją zrobić fajnej gry, to oszukują i w kodzie gry piszą, że się nie da wygrać i tyle. Kumasz? I on nie dostał slowa, no. Ja pierdzielę, no. Ha! Ty lakerzyno pieprzona! Ja pierdzielę, no. No i co masz zrobić w takim przypadku? Gówno na klatę. Ty szmato! Nawet tego nie dotknąłem teraz. Ja pierdzielę. Już jest po gierce, widzowie, już jest tak po gierce. Boże! Ale lak. No, a on zapieprza! On za... Co? Co jest z nim? No przecież jest kod gry zbugowany, widzieliście to? Że cały czas on jest przede mną chociaż milimetr. Nie, zbugowane coś jest. Stary chłop, ty możesz sobie poradzić z gierką. Tu nie ma nic do tego białek, ta gra jest dla dzieci. Tu jest problem z kodem gry generalnie. Kod gry jest oszukany giga. Zobacz, teraz mnie dogonić się mogą, nuby. A teraz mnie przegonił i ja go dymam, widzisz? Bo to jest tak zrobione, że za piątym razem już musisz wygrać i tyle, zobacz. Ja go zaraz dogonię, bo to jest bug. Zobacz, ja go i tak gonię, bo on jest noobem teraz. Zobacz, nawet jak mi źle idzie,
to ja i tak go gonię, ja i tak go gonię. No i to jest problem, błędy gry. Dobra, kod gry znowu się popsuł nagle. Serio, nagle, przed chwilą przystało. Ja bym się odbił, on nie. Kumasz? Kod gry. Głupia szmato, no jak? No jedź ty patafianie zapieprzony, proszę. Szmatą! Jak to możliwe, ale miałem gorszy czas niż rekord i wygrałem. Kod gry. Gorszy czas miałem niż rekord. Mówiłem wam, że kod gry jest spieprzony. Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Zgodnie z umową dostajesz paralogię. Aby jej użyć, naciśnij przycisk akcji podczas skoku. Serio z papatki? Co to jest? Kujkę grałem, na YouTube jest, możesz obejrzeć, stawiłem. Dobra, do dziada. Ile procent? 30. Minut? 45. Speedrun się spieprzył. Trzeba nadrobić teraz tą mapą. Teraz to tak Ikar. Przelecisz i już będziesz miał niemal w zasięgu ogona artefakt wiatru. Myślałem, że mnie nic już nie zadziwi, ale kangur na lotni? Nie znam ciekawe, tej gry, popatrz. Co będzie dalej? Nie znam. Prawdę powiedziawszy, to jestem kapłanem. Takie rzeczy powinienem wiedzieć. Ty to się okay. Dziwisz wszystkiemu. Orfeusz, okej. Okay. Naprawdę nie wiem, jak to się stało. O kurde, sorry. Klikniesz myszką poza ekranem, to wywala. Bla. Dobrze. Jak nagrywki do Florence Adals. Droga do wichrowego wzgórza jest za wiatrakiem. Ale się natłumaczyłeś. Dobra. Paralotnia? Prawdziwa? Czy fake? To chyba punkty były, nie? Nie ma. Już
34 plus 20? Susy, co jest? Gram sobie z kolegą i nam flapa dobrało na sapa. W lidze? Nice! My i C. Siema Sobisowczak, witam! Siema Gigaczadzie. Ej! A! Stary zaciął wyścigi o 19.44. Zobaczymy, której skończy. Ja? Jak to niezły delay? A widz ma. Dawać kolumny. Dobra, wystarczy. Tylko kangurek, potem będzie. Małpki na pewno będą, bo boss. A co do Clash Royale, to nie wiem, czy dziś będzie. Dzięki ciasto! Nie! Ciasto! Giga czat, Subik za chwilę. Subik na chwilę przed 3-miesięczną przerwą. Siema. Co? O czym ty piszesz? A czy on pisze? Tu nie było wejścia do świątyni? Dobra. Bugę jak na wyścigu. Save, zaraz, zaraz. Nie. To już na pewno był bug. Tym skokiem na dupę tych golemów zabija je jak leżą. A ja ich nawet nie oddalał, to są nuby. Oni są bezużyteczni, nic nie zadają, nie umieją trafić nawet. Takie gówna. 33! One for Altrandu.
Siema, Jol. Niezły bóg. Nie, no drako. Na gogu jest, tyle poprawili. Biegną trandle. Nara! Nic sobie biją tego, ale mi powiedział. Wiesz, co to tam... Low HP to ci dobiją, ale poza tym to gówno, nie? Takie ściery. Ściery takie, no. Namiocik. Te gówniaki da się zabić, jakie powalisz, co skaczesz i dajesz... Na hita się wtedy rozwala tym skokiem na dupę, o to chodzi? Ale po co ją mnie zabijać? One są useless. Dzięki mu młody 96. Młody 96? Susi, to ja jestem młody? Chyba mi coś kłamiesz. Udajesz, żebym się czuł miło. Że ja jestem młody, tylko widzowie kłamią. Nie one shotuje to? Au! Ja myślałem, że to one shotuje, widzowie. To jest dziecko Czogata i Welkoza? No w sumie... What? No normalnie... Normalnie... Czterdzieści procent! Nie miałem tego puga w tamtych drzwiach, nie? A nie, jak miałem puga, jak wchodziłem do nowej lokacji. Kolejnego do Ford na streamek, jak wyjdzie, tak. 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 Fajnie, że nie grałeś, jak wczoraj pisałem, że ze dwójdę. No dla ciebie. Nie ma sprawy. Kupuję starą gierkę na NB za 96 groszy, a opłata 1,92. Skoro jest 3,95 stali. No jest! Giga czat. 5 groszy taniej. I teraz sobie wyobraź tak. 5 groszy za każdym razem. 3% za każdym razem. Ale jak kupujesz tylko tam, to nazbiera się na 5-gwiazdkowe all inclusive w wakacje. Gdzie? No właśnie. Dowolny wybór. Bo wszędzie cię będzie stać.
No właśnie. Bydgoszcz. Co ty piszesz? Za pierwszym! Ja pisałem kod Sparta i dostałem mi i dało mi 3%? To ja sprawdzę, czy zmienili ten kod dodatkowo. Ale nie, to może jest czyjś inny. Wtedy społogłeś kogoś innego. Nie, oszukałeś mnie. Kurde, co jest? A! Trzy procent drożej wtedy dostał, to jak się Gucio wpisze. No bo myszka, mówiłem wam, że mam upieprzoną podkładkę, nadal nie kupiłem oczywiście nowej. Mam podkładkę taką. Umyj myszkę. Nie, nie, myszki nie można mieć ponoć. I siebie. Bo woda droga? No. 250 mam tych. Fajnie, bo przeprowadzka więcej. Siana teraz zarabiam, ale jest problem. Mieszkam na obrzeżach Sosnowca. Muszę spieprzeć jak najszybciej, ale na razie nie jest źle. A jestem tu 8 godzin. Już taka walka, ale 8 godzin jesteś? No to nie zwiedzimy. Dobra, dolecę od razu tam. Nie wierzysz? Idealnie. Bim bam bom. Dolecę tam? Czy to się stąd szło? Chyba stąd, nie? Ty, 300! 300! O nie, zaczyna się ten moment gry. Co nie mogłem wczoraj przejść tyle czasu. Rzeczywiście działa! Sus! Speedrun! Nic nie kłamał, no. Ale nic nigdy nie kłamie. Tylko hejterzy kłamią. Ile godzin w maju? 190 prawie. Bim bam bom, lecimy. To jest ta trasa, co nie mogłem jej wczoraj zrobić. Thank you.
fuck, źle skoczyłem. Nie dolecę chyba. Nie dolecę, ale źle. Czekaj! S? Dobra. Teraz trzeba bim bam bom zrobić w bok. Bim bam. Za pierwszym trasa. Ja pierdziele kioro. Ile już strybuje czasu łączy? Nie wiem. Wiesz czym się różni Justin Bieber od Niemki? Justin Bieber faktycznie wygląda. Co ty piszesz? Co ty piszesz? Prawda w oczy kole. Rayman 2, co z nim? Ty niezły speedrun zapieprzyliśmy, tak szczerze. Już jesteśmy tam gdzie wczoraj, bo... godzinie gry. A wczoraj były 2,5. Wszystko za pierwszym robię, wszystko. Wszystko co jest w grze za pierwszym robię. ...48%? Wy? Godzinę 03, nice. Teraz motorówka. A nie, jeszcze motorówkę zrobiliśmy wczoraj. Tak, jeszcze motorówkę zapomniałem. Wyścig też był za pierwszym? Tak. Jeszcze przede mną zbugowane drzwi do pokonania. No ja wiem. No co jest? Usunęli to w patchu wczoraj? Patch pewnie dobrze był. Masz już artefakt wiatru? Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Naprawili bugę. To my nie zbieramy potem już punktów chyba. Może będę zbierał na wszelki wypadek. Ale Mary! I znowu mu się udało. A punktuje żumbę. Jesteś niemiły. Ja naprawdę się staram. Następny przystanek to wyspa wodospadu. Magia! Jak ty się tam dostaniesz? No nie wiem. Co o tym myślisz? Zresztą już wiem. Motorówka. Poszukaj motorówki. Ja nic nie wiem. Dzisiaj mam urlop. A nie, my jeszcze tą wodospadów też zrobiliśmy część. Nie całą. Ta. Ale to jednak w sumie daleko wczoraj byliśmy. Prawie całą grę przeszliśmy tak naprawdę. Te 3 godziny niecałe. Znamy się już na tyle długo, że przyznam ci się do czegoś. Tak, to ja jestem tym sławnym instruktorem sportów motorowych. Teraz jest dobry moment, żeby się nauczyć czegoś nowego. Dobra, dawaj. To on. Którym się dało movement? Przepuń przez specjalnie wytyczoną trasę. Pierwszy etap jest prosty. Dla przypomnienia jest głos pana Kleksa? Dzięki Piotr Franceski, to nie. Ciśniesz przycisk akcji. Co ty, Piotra Twoja Franceskiego, motorówka będzie mogła poruszać się przez chwilę nieco szybciej. Na radarze zaznaczony jest kolejny cel. Sławny, bo jedyny, no tak.
Bez. Za pierwszym dzisiaj? Dotarłeś do drugiego etapu. Nieźle. Teraz będzie nieco trudniej. Tędy. Kurde, gdzie to jest? Chyba luz. Nie wiem, wydaje mi się. To jest misja z GTA? Co? Z którego? Bo tak trzeba było zrobić, nie? Z Vice City? Ta? Nie pamiętam. Ja nie wiem, czy Vice City przeszedłem w ogóle. Grałem na pewno sporo, ale... Fabuły to nic nie pamiętam, ani misji. Ja to ludzi młotkiem biłem. To już praktycznie koniec. Jednak tym razem jest naprawdę bardzo trudno. Każdym? Zbieraj i wykorzystuj wszystkie śruby. GTA 5 to ja nie grałem fabuły w ogóle, nigdy. Kurde, gdzie jadę? Śruba, halo! No niezła śruba. Ja złym tym jadę chyba. Skrętem. Co jest? A mnie zmylili. Dobra, pieprz. Ta w lewo, no. Czaj! Nie, dobra. Już myślałem, że źle. Już jest źle raczej. Ja pierdzielę. No. Dobra. Nara. Ty pieprzam na wyspę. Wyska czaszki, King Kong i Louis. Pieprzona ta gra. Nie!
Co jest? Co ty pieprzysz, no? Co się w dupę? No co ty pieprzysz? Wziąłem to? I... Widzowie, nie mam śruby. Co się... Dziadek? No co ja mam niby zrobić? Co ty pieprzysz, no? Co ma do tego być dziadem? Powiedz. Powiedz. Ja pierdzielę, nie wziąłem tej śruby. Sparta, dodaj jakieś bonusy za fakt kanału, bo trochę ich się zebrało, a w sumie nic ciekawego nie ma. Dzięki, nie. Nie, to jest ostatnie. Gratuluję, udowodniłeś swe umiejętności na wodzie. No, może to nie, nie pływanie, no nie na okręcie na żaglowym, ale nieźle. Rewolt, nie znam. Dobra, Oro. Wyspa siedmiu mórz, czy jakoś tak, ta? Nie. Wodospadów. Będzie najnowszy kęgurek grany? Może. Drako, coś w tym jest, coś w tym jest. To jest jakaś teoria sensowna, no. Dodam jutro, tak dla bejtu, że za 100 tysięcy można kupić nic. Ludzie się wypieprzą z punktów, a potem dam zarąbiste nagrody i nikt nie będzie miał punktów. To jest plan. A potem jak już jedna osoba prawie dozbiera na te nagrody, to nagle to usunę. Świetny plan. Ja pierdzielę. 10 milionów punktów w stranie na klatę widzowi. Ty, a jakby ktoś serio to kupił, to bym musiał na show upy z widzem wystąpić. Susi trochę, nie? Speedrun za mocny jest.
Ja pierdzielę. Poślizgłem się. Poślizg. Nie taki. Już? Ty, działa, no. Dzięki, działa. W czerwcu też będzie 200 ha, nie? Ale będzie jakiś ha. Trzy ha czerwiec. Cztery? Dobra, ile będzie? Obstawiajcie. Ciekawe, kto trafi. Ja w sumie nie wiem ile, więc dopiero sprawdzimy po czerwcu, kto trafił. 300? Myślę, że wygrasz. Zero? Nie no, bez przesady. Ej, gdzie ja mam tam skoczyć, jak już zamknę ten wodospad? A, pamiętam, jak tu mi się zablokował na tych drzwiach. Ej, to było dziwne, właśnie. Czemu mi się tu zablokowało na tych drzwiach? ¿60% gry? Bo mogło. No dobra. Jak mogło, to git. Pszczółki wszyscy obrzydliwe te mordy. Co ty gadasz? Ty! Ile tych punktów zbierać jeszcze? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, nie no. To ubogie. Pieprzony lakierek. Dokładnie. Zlaczył. Frajerek, no. Dobrze piszesz. Nie, widzowie! Co to w dupę było? To jaki dzień dzisiaj? Na oko. Ja pierdzielę. Nie. Ślizga. Serio, to są jakieś bugi. Już devowie się zesrali, że za szybko robią grę. I szybko patcha wprowadzili pewnie. Znowu. Dupę pieprzyć. Szmato. Laker. A że takie słowo ci się już padły? No.
Jakich jeszcze brakuje? Które nie padły dziś? Kiedy relce? O, tego nie było. Twoją matkę. A racja. No to pieprzyś twoją matkę. Nie, no, żartuję. Żartowałem. Twoja mama jest super. I pieprzyć hejterów jej. Frajerków. Ej, dobrze, że padłem, bo minąłbym jeden punkt. Czemu omijam moby? Bo są useless. Bez... Dobra, spokojnie teraz. Bum! 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 Gdzie teraz? Ja mam skoczyć i tam zrobić? Tam na dół? Ej, zadziałało. Ja ty... Co jest? Jakiś bóg był. Nie mogłem do przodu wcześniej, serio. Nie mogłem do przodu. No nie dało się. Ej. Tam coś jest ukrytego. Zaraz tam wejdziemy. Co ty robisz? Aha, tam nie jest nic ukrytego, tam po prostu trzeba iść. To pchaj ze mną w takim razie, pchaj! O kurde, już? No to tyle pchania. Pchawy beze mnie. Gdzie kupić tej grę, bo odstawiam się nad kilkoma. Eneba, kod Spartiatix 3, zobacz sobie, zerknij, czy warto, warto, jakby się dało zrobić, że sprzedać duszę diabłu za darmo dla gry, to ja bym tego nie zrobił. Bo ja już mam gry prawie za darmo na Enebie, także diabeł, szmato lucyferska, spieprzaj z planety Ziemia, nie potrzebujemy cię. Już z nami nie grasz. Nie ma cię w naszym gangu, mamy Enebę. Ej, co jest? Po co ja to pchałem? Jeśli ktoś szata do diabła, idź do diabła z tym Susi. A po to, żeby schody wysunąć. Tak dla pizzy? Nie, dla schodów. Co jest? Dynamitem w to żółte? Z wyskoków żółta? Co jest? Serio działa?
Myślałem, że ty troll. O kurde. Czemu muzyczka mi się z kimś napija, a się z nikim nie leje? Jak w Indiana Jones? No tak, ale Indiana Jones kopiował kangurka. No to każdy rozsądny człowiek wie. Kurlam się po deskach i luj. Po co mi ta skrzynia? Kiedy to nawet zrobię? Dobra, zapiszmy. Nie znam diabła, ale za to sam syna diabła. Susi? Kto to? Ale movement w tym. Jest. Ale easy. No dawaj. Nice noobs. Taki kozak z ciebie? A to. Musisz zabić syna Velkoza i Chogata najpierw. Jak? Co się dzieje? Ze skrzyni da się rzucać dynamitem? O kurde. Wiedzieliście o tym? Ta. Syn diabła uciszony, co teraz? Teraz na to? Ja pierdziele w dupę. Nie wyrobię. Ta gra mnie tak dzisiaj troluje, że ja pierdziele. Na ciemne płytki nie można kangura? Cóż. A teraz już mogę?
Ja pierdzielę! No bo tam punkty były dwa. No dwa punkty były do zebrania. Ja prze te punkty. No dwa punkty były, no. Jak mnie... A ty! Później zbierzesz? To pieprzyć. Odwróć mi kamerę. Ile jeszcze dynamitów mam? Wrócić się po nowe? A tam są, dobra. Ej! Ja pierdzielę decar. Skąd on wiedział? No skąd wiedział? Jesteś zbyt oldge na tę grę. Nie! Chłopie, ja takie rzeczy jak tutaj to przeżywałem na plaży, jak ty jeszcze nawet nie żyłeś na świecie. To co ty pieprzysz, że jestem zbyt oldge? Porypany jesteś? Porypało cię? No chłopie, zlanshotował. Czterema hitami. Oni tylko strzelają w te ciemne płytki. No ale ty z AOE na 7 płytek z rzędu. Że walisz i... się robi. Rozbryzg. Dobra, czekamy. Bieg. Ucieczka? Jest. Ja pierdziele, ty mi się da wpaść do wody. Nie, no to już serio przesada. Zapowiada się 10k. Ale co ty piszesz? Chyba w czerwcu. Ale co ma zasięg? Boże, nie wiedziałem. Meine Gotte. Witam, G-man. Trudniejszy niż wyścig to jest? Chyba nie. No. Ej, dorzucić tam? Oko. Saved. Muszę beczką? Pierwsze, na wszelki. Pierwsze, spadnę do wody, idę tak.
wpadłem do wody. Po co ja to zbieram, jak zostały jeszcze dwa? A ja mam już prawie 400 na kolejne już. Cześć, taką gierkę Disciple 2 znałem, taka podróba Heroesów. Nie podobała mi się kiedyś, ale może teraz. Może teraz. Kiedyś mi się nie podobała tego. To nie podróba? No, no, no. A o jakiej ty grze mówisz? Jaki tytuł? Disciple 2? A! No to znam, to ta podróba Heroes. Chodzi ci o Disciple 2. Chodzi ci o tą podróbkę? Ale nie, no to taka gra taka o była, no. Ta gra... Ja pierdolę. No taka ono. Nie? Heroesy lepsze. A jak się nazywa ta gra teraz, co taka... Że niby Heroesy, ale to nie są Heroesy, co wyszło? O kurde, jak ja mam to podnieść? Dobra, żyk podać ją. Song Conquest to nie są. Chyba, że to jest ta gra, o której mówię. Ej, ja mam tam polecieć? Co ja teraz w dupę zrobić? Chyba, że ze środka skoczyć. I lot. Nazywa się It's Not Heroes 3. Chodzi ci o tą podróbkę Heroesów? Ja pierdzie. Ej, ja w to wlecę idealnie. Ty, jak wrócę? A jak wrócę? Nie wiem. O! A gdzie jest pszczółka do zdobycia, bo nie widziałem. Tam lata, ale to nie ona. Sparta, naprawisz PC, bo chcę kartę kupić, bo nie mam już laski i WOLAN gotówka mi się zrobiła i jestem ciekawy, jaką ty masz. A wykrzyknik PC czy naprawi? No działa chyba. Ja mam RTX-a. No. RTX-a. Wiesz, czym się różni? Ale... Ja pierdzielę, co ty piszesz? Ej, gdzie jest ta pszczoła do zdobycia? A tam! Jak się tam dostać? Bo jak stąd skoczę, no to przecież nie wejdę tam do góry, czy wejdę? Kurde! Przeżyję to. Ez! Zimna krew, pamiętaj!
Zimna krew. Zawsze ją zachowuj. Nieważne co się dzieje. Gdzie jest podest? Na to. Gdzie? Gdzie? Wejdź tam, nie bój się, ale gdzie? Jak się patrzyło z oczu kangurkiem? Co jest? Szmatu. Spacja to jest skok. Chyba do wieży muszę wejść. Idź tam, prajgę, nie przedłużaj, ale gdzie? Czaj, zerknę tak. Będę tam. A tam jest drabina, ja pierdzielę, tam jest drabina. A dzięki tablicy wcześniej. Planujesz te karty kupić? No i dobrze. Kup, kup. Teraz staniały chyba. Czy nie? Czy tak? Ej, co? Ty... Po co ja tu wlazłem? Daj mi kamerę obrócić, ty pieprzona gro! Co jest? Jak mam tam pójść? O co chodzi? Ja pierdziele, kumasz to? No nie było jej, tu trzeba było czekać aż się zrobi tak naprawdę, no. Każdy mądry zauważył. Ona się dopiero zrobiła teraz. Błąd kodu gry, iluj. No w kodzie gry, ale serio ci powiem, w kodzie gry jest komenda oldge i po czasie pojawia się pajęczyna w różnych miejscach. Na poważnie. Oldge, oldge kod gry. No a co ty myślisz? Se. Normalnie, tak jest. Co daje ta pszczółka? Drzwi mogę otworzyć, ona jest jako klucz. Dobra, idziemy z nią. Pyk, pyk. Dobra, udało się. Clash Royale? No właśnie nie. Nie wiem, czy dzisiaj będzie. O, to tutaj. Czyli koniec tej wyspy, nice. One shot dwa razy. Tak. To Mario, o kogo chodzi? Miesz mieć po tym czas, żeby zobaczyć tego rewolta. Muszę zobaczyć w kalendarzu. Artefakt wody już jest nasz. Masz już wszystko, co jest potrzebne. Zawsze zgraje. Żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Oh.
trzeci artefakt. Nie no, może zobaczę tą grę potem. To już praktycznie wszystko gotowe. Przypominam, że potrzebny jest jeszcze jeden. Ty nigdy tego nie pamiętasz. Draco, to jest końcówka gry? O nie, coś z samolotem. Na wioskę zaatakowały potwory. Ty tylko byś panikował. Zbij się w powietrze, pokonaj wrogie oddziały. No dobra. Idź do gadżeta, on już coś tam szykuje. Ja tymczasem odpocznę sobie. Ty, wioska, która ma 5 osób i ktoś ją atakuje. A może jednak się... Co jest? Kto? Tak, tak, tym razem się zgadzam, schowajmy się. Chłopy mieszkają w beczkach i ktoś ich atakuje, sadgę. Albo rygeni ich atakują? A no ta, bo ja gram kangurem, no ale to jest wioska pelikanów. Niemcy? Niemcy, proszę pana. Jak się strzela? O kurde. Padł? Dead, dobra, jeden dead. Dwa samoloty zaatakowały, nie? Złe dymy. Ja mam full HP ciągle. Co jest? Te rakiety w górę lecą, w niego idealnie. Padł! Już? Bitwa o Anglię. A jak się strzela karabinem? Nie mam, ja nie mam. Ty, mi w dół spada ten samolot. No w górę leć, co jest? Chyba mnie zniszczyli. Ile mam rakiet? Na oko. Padniesz? Ile jeszcze? Zrób beczkę. Nie da się, nie da się bardziej niż to. I dostają hity, czy nie? Clash Royale chyba nie dziś, ale nie wiem. Kurde, no ilu ich tu jeszcze? Padać! No? Koniec? Ja pierdzielę się cztery, czy oni mnie zabiją? Dobra, to trzeba ograć. Jezu, jest pięciu. Padł jeden? Nie. Uniki, uniki. Dobra, dead.
szmato! Ja pierdzielę, o co tu w ogóle? Ty głupia szmato. Masz na klatę torpedę. To ja low HP widzę. Dobra, on padł. Unik! Padł? Dobra, jeden. Kurde. Oby to był las, bo... Dobra, udało się. Jezu, od nowa. Ja pierdziel zeta. Trzeba ich tak bokiem, bo oni tylko prosto strzelają. Ja on martwy. Wiecie, że ja teraz zabijam wrogów? No co z tobą? Ile on ma HP? Dobra, nice. Dobra, ilu jeszcze? Unik. Dobra, wyszło. Delikatny unik w bok i 4 rakiety na plery. Boże, porypany etap. Porypany jest etap. Dwóch z low HP jest. Dobra, ten już padł. Padłeś? Padł. Szyn. Tak jak wyglądała obrona Wielkiej Brytanii? 1-1? To jest rekonstrukcja. Dobra. Prawie. Cześć, teraz trzeba tego tak bokiem i 4 rakietki na plecy frajerowi. Bum, bum, bum. Nie, on nie trafi. Chwata! Masz! Pu! Padł. Zrzuć na palm? Nie. To jest bitwa o Anglię, a nie wojna w Wietnamie. Dzięki Matty Scott za 6 miesięcy, dzięki. No leć tą rakietą. Chłop już nie ma HP nawet. Dobra, nice, mamy nadal full HP. Oro jest. Tu będą. Już puszczam. Bokiem.
I na plery combo. Padł. Dobra, najlepsza taktyka. O kurde, trzech. Dobra, ciebie. Jesteś na moim celowniku. Nie ma cię już. Nie! Prawie trafił. Prawie. Dobra, giniesz! Giniesz! Padł? Padł. Ez. Jeszcze dwóch. Dobra, ciebie ścigamy. Dobra, dead. Ten to padnie za... O, dobra, nie wiem. Strzelił. Czytam, czytam. Wszystko, wszystko czytam. Wszystko czytam na czacie. Czego nie wolno mówić? Dobra, dead, dead, dead. Padł. Padniesz, ty szmato? Dobra, jednak tego gonię. Jezus Maria, uważaj! Padniesz? Chłopie! Dobra. Dobra, leżysz. Kurde. Dobra, nice. Teraz ty. Gdzie on jest? O ty śmieciu! Ty parszywy szmaciarzu! Chodź. Finałowy boss to jest. Giga ogar. Opadł. Nie wiedziałem, że wyspa pelikanów ma nieskończony dostęp do rakiet. Wiesz, Ameryka wspiera, żeby komunizmu nie było na tej wyspie. Ej, to jeden był koniec, wtedy był Bóg. My tak naprawdę jesteśmy na Kubie. Ale niestety, i tak się nie uda plan. Zaspoileruję wam. Co to w dupę jest? Czy ja wlazłem? Ale oj, 200 se zazbierają chociaż. Odpal cygaro. Bo jestem na Kubie. Nie, ale mogę się przejechać maluchem. Lika. Skipnąłem rozmowę? Czej, tu się idzie na koniec gry? Tak? Przedo... Ja wpadłem do jakiejś studni. Chyba nie. Tu się duszę znajduje ostatnio. Nie mam dynamitu. Myślisz, że Kangurek jest ruskim szpiegiem? Nie, on jest amerykańskim szpiegiem na Kubie. Ale spoiler, i tak się nie uda. A
australijskim. Racja, sorry. Fuck. Czekaj. A. Dlaczego w tej studni jest tak ciepło? Bo to jest fabryka kobla. I... no i jest lawa dlatego. No tak. Siema, witam, widzę. W tej studni jest co najwyżej troszeczkę duszno, ale... ale jest ok, tak. Tam jest save niby, więc chyba tam pójdę. Nie wciskaj mi tu kitów. Lakerku, każdy wie, że do fabryki kobla jest potrzebna woda. No tak, bo ta gra właśnie na tym polega. Że wioska nie miała wody i mieli tylko lawę w studni. I ja po to zdobyłem motorówkę, żeby popłynąć do tej wodospadu, zdobyć trochę wody, ale niestety się nie udało. I teraz wchodzę zobaczyć, jaki jest problem. Co się dzieje w tej studni, że ona nie produkuje kobla. Wiesz, o co chodzi? Czemu w dupę... ja nie mam dynamitu! Dziadek, co ty pieprzysz? No normalnie ci pobuło tu. No jak to się robi? O. Nic nie mogę zrobić. Niezły lakierek. Spadnie do lawy? Czemu? Ja mam aż za dużo tych punktów. Co robi pszczółka w takim miejscu? No czekała na mnie, żebym ją uratował. Jestem bohaterem. Ja mi się tu teraz? Widzowie! Szybka pomoc, co ja mam dupę zrobić? O! Mnie zabiło. To ma trochę odzwierciedlenie do rzeczywistości. W rzeczywistości śmigło też by mnie zabiło na Twitchu. Ukryty drugie dno. Ukryty ending.
O nie! Ty, czego ja nie zrobię? A. Ja myślałem, że to już będzie zaliczone. Oj. Au. Speedrun. Ja pierdzielę, dobra. Taki dźwięk zrobił. Tylko chciałem. Cosplay dla widza, kangurka. O nie. Jeden życia. Ja pierdziele, nie dali mi HP. Wow! To było lekko susi, ale wyszło. Na początku gry był easter egg, bez którego nie da się gierki przejść. We się cofnij na chwilę. Easter egg, bez którego się nie da gry przejść? Od kiedy tak easter egg działają? To jest lekko sus. Hotfix. Ile ja mam wchodzić w ten wulkan? Ty, czegoś nie zrobiłem, czy tam jest inny wstępak? Labirynt? Dobrze mi chyba idzie w takim razie. A gdzie artefakt? Nie ma go na środku. Nie powinien być artefakt? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem żywy, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. Aż dał na Golibordę 10 zł. Wsypiam. Chodź jeszcze raz. Nie chcę. No chodź. Będzie fajnie. Niebo zajdę w ciążę. Nie zajdziesz, obiecuję. Obiecujesz, Krzysiu. Obiecuję z dziś. To była moja reakcja. Górek zrobił to za mnie. Dzięki za dyszkę. Uśmiech piszecie dla widza? Miło, miło. Coś ominąłem, tylko nie wiem co, bo czemu tam nie było artefaktu? Czekaj, tu byłem przed chwilą, więc to nie jest to. Aktywować? Jak?
labirynt się pojawi, jak aktywujesz? Oh fuck. Dobra, dam radę. Pieprzę. O, jest. Nie. Jak się aktywuje ten artefakt? Susi. Tysiąc szyszek do otwarcia bramy. Potrzebuję jakich szyszek? Tych co teraz zbieram? Jak tysiąc? Co ty pieprzysz? To jest nierealne. Jakie tysiąc? Chłopie. Gdzie się to aktywuje? Bóg? Do rur podejdź tych. O jas. Dobra. Jak ma być? Tak? Dobrze? Tak jak masz te niebieskie? Takie w dupę niebieskie, nie widzę. A, gdzie one mają być? Na równi? Dobra, daję niebieskie tutaj. Szmato. Molar, co ty w dupę piszesz na tym czasie? Czacie to ja nie wyrobię. A to będzie ten labirynt, ta? Dobra, Oro, oglądaj. Ej, zadziałoby trik? Żebym... Wpadł w lawę i wyskoczył stąd. Jak się chowa lawa. Zadziałałoby? Mało czasu mam, no i git. Wyjdę se tak. Kurde, prawie! Jeszcze raz. Ciele. Nie ze oro. Nara. Speedrunner. No ta. I co, walimy lotę? Z super niuchaczem? W tych czasach ludzie z tej samej nacji mogą żartować z ludzi z tej samej nacji, na przykład Afroamerykanie mogą żartować. Heresid. Co ty piszesz w dupa? Daj ktoś tej małta dla Heresida na godzinę. Dość tego.
Dzięki. Super żart. Super żart. Ej, ile tak lecieć na oko? Na całą górę, dobra, gdzie to? Jeszcze wyżej? Ty, prawie padłem. Na samej górze, nerdka, dzięki. Ty, to już! O, po prostu się skończy. Ej, to jest finał gry zara. Nawet miała 22. Co ta gra taka krótka? Na 2 godziny, jest. Artefakt ognia jest ostatnim, który potrzebowaliśmy. Uwaga! Teraz trochę magii. Magia. A może jest jeszcze jeden? Policzmy artefakt ziemi, wody, wiatru i ognia. To 4. Czegoś mi tu brakuje. A, no tak. Przecież brama jest jeszcze potrzebna. Miejmy nadzieję, że jest. A, no przecież cały czas tu była, dobrze. Więc bramo, otwórz się! Tak, 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 tak. Bramo, otwórz się. Wchodzimy. No i co tam jest? Dobrze, zalew, giga czat. Eneba oddaje, wiadomo. Wow, udało się! On żyje! Dotarłeś do mnie! Wypasz, bo już tak mi się to gorąco robiło. Tu gdzieś w pobliżu jest ognisty koleś. Na luzaka go pokonasz i mnie uwolnisz. Błagam! Ta? A co ty na to? Kurde, nie mam dynamitu, bo 4. Kurde, co to w dupę jest? Niezły boss na koniec gry. Ten lotnik? Jaki lotnik? Hej! Hej, hej, hej! Ale co jeden nerdge? Co się stało? A, że daddy? Proszę nie mów do mnie papugo, czy tam pelikanie, dzięki. Kurde, chciałem się skraść i go zabić po cichu. Dostał? Gdzie jego HP? Ej, HP mu zniknęło, wcześniej miał.
No Bóg! Godmoda odpalił? Chyba oszust. Co ja zrobić? Bóg? Ej, no serio, HP nie ma, wtedy miał. Nie wiem, jakieś lekkie bugi generalnie. Sopel na suficie był? To po co mi te beczki z gównem? Ludzie robią speedruny w tyle co ja tego bossa. Dobra, pieprzyć ludzi generalnie. Co mam potem zrobić? Bo nie wiem. Dynamitem w muchę? Kiedy teraz? Kurde, jakie w dupę sople, no przecież ich nie widzę. Teraz bajka do ryja? Unik. No unik zrobił. Głupia szmato, pieprze na mucho. Nie wiem, te muchy też broken giga w tej grze. Trudny boss? Nie no, easy, easy, teraz go robię. Tu heada. To gdzie on HP ma? Siły ciemności wygrały? Nie, nie, nie. To był lak. Nice gong na łeb. Thank you.
Co ty pieprzysz, farmazoni? Trzy razy beczka do ryja, dobra, teraz go zniszczę. Zaraz cię zniszczę. Jeden! Nerdge jeden, nerdge jeden, nerdge. Co jest? Gdzie HP? Niezły budżin. Tank. Budżin. Budżin. Powiedziałem. Ja pierdzielę. Wy to też jesteście niezłe retardy. Też jesteście nieźli mądrzy widzowie, co czasem źle usłyszą. Dobra. Last? Lasior? Jeszcze jedna beczka z piwem idzie spać. No i git. Bardzo fajne. Nie dość, że ta gra jest z dzieciństwa, to jeszcze przypomina. Beka do ryja ładowana. Śmieciu! Weźmiesz to do ryja? Kurwa, Bebzon, nice. Golum. Golum nie żyje. Ez. Ciebie. Teraz już luzik jest, wioska uratowana, wszyscy są happy, luzik! Devowie szukali tekstów na naszej klasie. Nice. No i co teraz? A, koniec! Tate Interactive. Ciekawa nazwa. Paul Laskowski. To Polak? Paul? Jan Matlong, ok. Jakub Koider, Marcin Klimek, Marcin Waśniewski.
Ej! Ta gra nie miała fabuły, ale była fajna. To jest twój wujek, emocji po ryczku idzie. Z Clash Royale do tego taki trudny do pokonania. A to jest twój wulkan emocji. A, myślałem, że wujek. Ej, tak mało ludzi robiło tą grę? No to jest okej. KO 4 jest niby na 8 godzin. No to jakby kosztował 8 zł, to mogę zagrać. Dzięki, Szymon. Wspaniale. Jesteśmy uratowani. Lotek jest uratowany. Kangurze, dowiodłeś, że potrafisz pomóc naszej wiosce. I co? Masz lepę. Śmieciu. Chodź tutaj. Fajna gra. Co? A, bo nie zebrałem wszystkich parchów. Parę olałem w tej, w wulkanie. 3% zmisowałem przez to. Kumacie to? 3% zmisowałem. Przez olanie tego. Fajna gra. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę